własnych zasad używa na swoją korzyść, co? Witam serdecznie, drodzy Państwo. Jest to 13 epizod Blazing Emerald. Już 13. I są osoby, które są przesądne. Uważają, że 13 to taki pech. Taka straszna rzecz. Ojej, na pewno się coś złego wydarzy. Nie. Spoiler, dzisiaj nie wydarzy się nic złego w mojej drużynie i będzie fajnie. Słuchajcie, mam bardzo mało czasu, bo jest godzina 7:36, a ja do 10:00 muszę zdążyć wyrobić się z filmami, spakować się, wyjechać. Do 9:20 dokładnie. Nie wiem, jak się wyrobię. Podejrzewam, że wyjątkowo nagram ten film trochę dłuższy i w losowym momencie go podzielę, tak żebyście mieli dwa epizody. Jeżeli w przyszłym epizodzie się nie przywitam, to przepraszam. Więc, Team Recap oczywiście. Magneto, Magneton, proszę bardzo. Robochłop, Sol Rock, nasza gwiazda poprzedniego odcinka. Okno, Gyarados. Wytrwał swoje, zaatakował, fajnie. Bakcyl, Castform, kolejna gwiazda, której forecast działa absolutnie fenomenalnie i zmienia nas nie w pierwszą pogodę na liście, tylko w losową. Więc mieliśmy ogromnego farta. Dalej jest drobnostka. Cóż mam powiedzieć prócz drobnostka? Tropius i Faustyna. To jest nasz nowy członek drużyny. Pewnie już i tak widzieliście, kiedy wchodziłem do tego, ale no, wywalone. I cóż dzisiaj mamy do zrobienia? Mamy dużo do przejścia. Pisaliście mi, ktoś mi napisał, a tej dziewczynce martwego poka było dać, będzie cieszyła pysk i tak. I kekłem trochę z tego komentarza i faktycznie, możemy tak zrobić. Nie, żartuję, nie możemy. Martwych się zostawia w spokoju, ale ja dobrze wiem, gdzie znaleźliśmy Luxio. Przepraszam, Shinxa. I jak wygląda tutaj lista Pokemonów? No tak się składa, że przypadkiem mam wszystkie. Więc... Monety nie ma. Nie ma monety, decyduje się na złapanie Pokemona. Oj, mam prawo odmówić Wurmpla, bo musi to być Pokemon nowy. Albo taki, którego zdecyduje się złapać drugi raz. Dwuwalka, nie łapiemy i tak. Własnych zasad używa na swoją korzyść, co? Ojeju, tego Wurmpla już miałem, ojojoj. Pucienę też już miałem, już nie chcę kolejnej. Sorry. W sensie działał, ale nie chcę kolejnego Pucieny. Musimy poszukać. O! Shinx, chyba się zdecyduje złapać go drugi raz. Nazwę cię drugi. Jak papież. Musiałem to powiedzieć, oczywiście, że musiałem, więc... Skoro mamy szanownego drugiego, to pozwólcie, że ja bardzo błyskawicznie go wytrenuję, bo chyba będę chciał go do tej drużyny może nie tyle dodać, co zaplanować dla niego przyszłą karierę i wykonać pewną ciekawą rzecz. Co więcej chciałem dodać, to zachęcam was do rozgromienia butonu odłapkowania, bo teoretycznie w weekend powinniście dostać nowy odcinek. Czy tak będzie, czy nie, tego jeszcze nie wiem, bo będę poza domem, gdzie nie bardzo mogę renderować film. Chyba, że będę trzymał laptop przy wentylatorze, to wtedy będzie działać. Więc sami wiecie. A, właśnie, bo ostatnio ktoś też zauważył, że był błąd na layoucie. Panie Skidi, proszę dopisać do bingo. Był błąd, oczywiście. Dlaczego? Bo pan Piotr nie montował na jednym komputerze, tylko na dwóch. I w pewnym odcinku tam wyszło dużo śmierci i nie skopiowałem sobie ilości śmierci do tego komputera, przez co wzięło ilość śmierci z poprzedniego odcinka. Chcesz Luxio? Ojojoj. Bardzo chętnie ci oddam mojego Jakby nie ma żadnego problemu, kobieto. Spoko. Ciesz się swoim nowiuśkim, żywym Pokemonkiem. Ja się będę cieszył z twojego Pokemona i będzie bardzo fajnie. Jakby czemu nie? A mam przytkany nosek.
Ta dziewczynka nazywa się Kevin i wysłała mi Pokemona o imieniu Dice, który trzyma Razor... Chwileczkę, bo jest noc, prawda? Jest noc do cholery! Ja to kwalifikuję jako noc. Chyba, że... Jednak nie. Nie wiem, czy to na określonym levelu, czy muszę sam wbić? Spoko, wbiję sam, nie ma problemu, dawaj to. Nie wiem, czy mogę go już dodać do teamu. Stoisz zaraz w papę. Spectral Sub. Ładnie. I? Solar Beam. Spoko. Nie ma ewolucji. Nie ma ewolucji, ale szczerze mówiąc, chyba dużo bardziej wolę tego Pokemona niż Kecleona, więc... Zmiana. Cóż, nie podoba mi się ogólnie imię Dice w żadnym wypadku, ale... No, jakieś takie miłe nawiązanie do tego, co pan Pitur zazwyczaj robi na odcinkach. Niech będzie. Dice będzie chillował gdzieś w tle, ale po uprzednim oczywiście wbiciu leveli, bo bardzo bym chciał, chyba że Moonstone'em? Nie. To nie mam innego pomysłu. Więc bardzo bym chciał, żeby ten Pokémon jednak sobie ewoluował. I oby to się stało jakoś nie... Czemu Feinte tak ma 80 mocy? To jest niesamowite. Oczywiście, że wezmę. Oczywiście, że wezmę. No, jakbyśmy mieli za mało kontr na psychiczne Pokémony, to właśnie teraz mamy idealną. Fury Swipes, tak. Zdecydowanie tak. Walić Snatcha. Nikt w życiu tego nie użyje. Nie zostanę Dice'em na Pokémonie, który się setupuje. Nie ma, nie. Ice Shot. Ice Shardzik. To lubię. Bardzo lubię. Tylko bardzo bym też chciał dowiedzieć się, w jaki sposób to małe gówno ewoluuje. W sensie sam w sobie Sneasel jest świetny, ale dużo bardziej wolę Weavile'a. To może 108 ataku. Na Pokemona, który nawet nie jest wyewoluowany jeszcze. Coś pięknego, absolutnie coś pięknego. Dobra, niech zostanie taki moveset. Mamy nowego Pokemona. Fajnie. Chcieliście, to macie. Tylko, że nie działa mu ten item. Chyba, że to musi być w dzień? Nie wiem. Jest możliwe? Czy ja tu już byłem? Przepraszam bardzo, chyba jeszcze nie. Mogę kupić krzesło. Mogę na nim usiąść? Fajnie by było. Nie będę się bawił w sekretne bazy. Nigdy się w to nie bawiłem. Dajcie znać, czy się bawiliście w sekretne bazy. Czy już mówiłem o memach i artach? Mogłem jeszcze nie mówić. To załóżmy, że teraz jest idealny moment na memy i arty. To miało być teraz śmieszne. Powinniście się śmiać. Dobra, idziemy dalej. Mamy deszczyk. Ojojoj, jak mi przykro, panie Peliperze, że pan... No, aż nie wierzę, panie Peliperze. Aż nie wierzę w to, co pana spotkało. Skończ do mnie dzwonić, kobieto. Ojojoj, ile dwuwalk. Ojojoj, dobra, zrobimy to w ten sposób. Tu trzeba bardzo uważać. Okno! High jump, miss, weź się, zabalsamuj. Flare Blitz na robu chłop. Oczywiście. Oczywiście, że Flare Blitz wezmę, jakby czemu nie. Jakiś hitmony, gówno. Shedinja. Pani Shedinjo, czy ty używasz Dig? no, panie Weezingu, może jakieś okno taktyczne. Gdzie slash bomba weź? Powiem wam, że mamy dosyć mało HP. W tej chwili już. Czy mamy jakieś lekarstewka? Mamy Momo Milk. Był gdzieś Super Potion. Nie Hyper Potion, tylko Super Potion. Idealnie. Absolutnie idealnie. Ojeju. Więc, wracając, no nie będzie mnie jakiś czas, więc sorry, jeżeli byście chcieli dostać content pana Pitura, ale nie będzie contentu, jeżeli chodzi o streamy. I w ogóle, nie mam kata. Nie wiem dlaczego, ale nie mam kata. To niestety nie jest nowa lokalizacja. Nie mam kata, a ktoś mi zaproponował, żeby go w sumie użyć na trawie. To mi się teraz przypomniało. Wiecie co? Ja się cofnę po tego kata. Oczywiście, że się cofnę, bo zamierzam sprawdzić, co ciekawego dla mnie przygotowaliście. Dawaj to. 60 base powera. Stalowy. Wait, ja już miałem tego. Już miałem ten ruch, spoko. Mówiąc szczerze, nie widzę sensu w...
No, w Fury Swipes nie widzę sensu, no nie oszukujmy się. Mówiliście, żeby użyć tego na trawę. I wiecie co, ja użyję sobie na przykład o tutaj. Nie na tobie, tylko na tym jednym kawałku. I co? To tyle? To jest taki upośledzony rypel? W sensie ja wiedziałem o tym i liczyłem na to, że w tej grze przygotowano coś więcej, skoro mi o tym piszecie. Nie piszcie mi takich podstaw, to jakbyście mi napisali, ej, wiesz co? Quick... Ale jest śliczny. Ale jest śliczny. Jest śliczny. To jakbyście mi napisali, ej, wiesz co? Quick Ball działa w ten. Lepiej jak używasz go w pierwszej turze. Wow, nie wiedziałem. Masz efekt Spore, Berry Juice. Ten ma No Guard? Sky Scorch Elite. Nie mam pojęcia, co to jest ta pierwsza abilitka. I to tyle. Wow. O, da się tędy przejść? Pomyśleli? O, wspaniale. Wspaniale, Nuggets. Spoko. Pisaliście też, żeby cofnąć się jednak do tej elektrowni. Pójdziemy. Pójdziemy do elektrowni, oczywiście, że pójdziemy. Tyle, że nie w tej sekundzie. Chciałbyś Santumba, co? Frajerze mały. Okno. Szmat... Nie, sorry. Rypło mi się, bo myślałem, że okno wbił 50 level, ale to nieprawda. Ariados. Piękny. Jest absolutnie śliczny. Możecie słyszeć samolot. Możecie też go nie słyszeć. Ciekaw jestem, co jest we wodzie poza Merylem. Meryl. Rozumiem. Oraz Meryl. A w ogóle to jest taki uroczy Pokemonik. Meryl jest niesamowicie śliczny i prosty z designu. Jestem fanem. 7:48 włącza dzień. Rozumiem. Sunny Day dostali... Co to za... dziwne te... Wait, czy ja teraz dostanę level? Jest dzień! A jaki żółto-zielony taki jest ten dzień. Niebywały. Route 121. Pisaliście, że na tej drodze można znaleźć... Ktoś napisał... Nie, to jest ewolucja Magnetona, nieważne. Na 121 drodze możesz spotkać Pokemona, który jest bardzo silny. Dowiedziałem się też, że zaczyna się... że zaczyna się jego imię na literę S. Nie mam pojęcia, co to było. Na literę S, tak? 50 level to jest max. Rozumiem. Nie ma problemu. Więc będzie zaraz pewnie łapańsko. Tyle, że oczywiście innego Pokemona niż należy. Carbonize. O kuźwa, jaki dobry ruch! Walić Iron Defense. Albo nie, trzeba tak walić. Ja chętnie użyję tego stalowego, pięknego ruchu. Ale nie podparzył niestety. Wow, ale animację miał jakąś customową, muszę zobaczyć dokładnie. Dobra, wyślemy Bakcyla. No i co? Zobaczmy, co tu można ewentualnie mieć. Oj, świetne poki. Ale co ciekawe, żaden z nich nie zaczyna się na literę S. Więc te dwa ukryte są tajemnicą. Mamy Huntera, więc nie muszę łapać Gastliego. Mamy Wingula. Mamy tych dwóch ziomeczków, więc albo będzie to coś nowego, albo Murkrow, albo Gloom. I w każdym z tych przypadków czuję wygryw życia. Więc fajnie. Proszę iść dalej, bo ja zamierzam najpierw podejść o tutaj. Się wyleczyć. Bo to nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiadomo. Więc... A, mam już nawet Gengara, chciałem powiedzieć. Do depozytu oddajemy... Nie pamiętam, kto dostał w papę, chyba tylko wy dwaj. Więc z powrotem zapraszam. Dzień dobry. Nie zmienię tego na layoutie, nie ma opcji. Tu chyba coś jest jeszcze. Poza dziurą... To nic nie ma. Szapet! To jest Pokémon na S, który jest tak OP. Ale nie mogę go jeszcze użyć. Znaczy, nie mogę go jeszcze złapać. Więc... Ostatnie jest coś nie wiadomo co, więc Shapet, Murkrow lub Gloom. Wow. Oczywiście, że tak. To jest lokacja, gdzie mogę nawet monety użyć. I nie będę miał z tym żadnego problemu.
Murkrow! On dosłownie losuje pogodę. Ja nie mam wpływu na to. To nie jest, że... On dosłownie losuje pogodę. Jak fajnie! Tylko czym zaatakować Murkrowa? Pewnie, nie wiem, Quick Ballem. Jednak nie. Ultra Ballem. Łatwo. Murkrow! Uwielbiam tego ziomeczka. I posiada on kapelusik i nazwę go tak, jak kiedyś nazwałem Murkrowa i uważam, że to imię pasuje. Fedora. Fedora. Fedora to jest kapelusik. Serio. Taki jak na przykład miał Indiana Jones. Chcę zobaczyć, jaki tu jest jeszcze ten ukryty, tajemny Pokémon. Dosłownie zmienia mnie w losową pogodę. Ale fajnie. Znaczy, inaczej, nie tyle zmienia, co wywołuje. Forecast jest połączeniem Snow Warning, Drought oraz Drizzle w jednym. Fenomenalne! Czy ja chcę użyć monety teraz? Hunchcrow jest ostatni! O, jaki byk! Chcę go zaatakować. Nie, dobra, nie chcę. Nie, zdecydowałem, że jednak nie. Dobra, Hunchcrow jest ostatni. Więc, czy trafię Szapeta czy Gluma? To jest moje pytanie. Bardzo chcę Szapeta i on jest częściej spotykany. Ma Ambush i Nefarious. Nefarious chyba mi pisaliście, co robi, ale nie pamiętam. Ambush nie wiem. Użyjemy monety teraz. Zapiszę to. I spróbujemy złapać Szapeta. Łatwo. Wow. Łatwo. Dobra. Quick Ball. Jeszcze łatwiej. Bo pisaliście, że ten Pokémon jest bardzo silny. Chcę mu dać szansę. Szapet, witamy. Szapet, Papet, Mapet. Chyba cię już tak kiedyś nazywałem. Czy ja cię mogę znowu nazwać Mapet? Elmo cię nazwę, po prostu. Łatwo. Dobra, chcę zobaczyć te nowe Pokémonki nasze wspaniałe. Boże, Murkrow! O, jak mi dobrze! I to Jolly Nature! Moje serduszko napiernicza z radości po prostu. Omnisłynt ma 80 mocy. Haha, nice. Ambush. Czytałem o tym. To jest nowa pogoda. Taka pogoda z mrokiem związana. Moveset absolutnie byle jaki, ale ej, od czegoś trzeba zacząć. Safari Zone. To jest miejsce, gdzie będziemy mogli się wkrótce udać. Tak na wszelki wielki. Dobrze, że nie w tego drugiego. Bakcyl w ogóle nie ten, nie? Nie ma zabawy. Po prostu wchodzi, klika buton. Dziękuję, do widzenia. Gdzieś tu powinien być ukryty przedmiot. Gadajcie z kwiatkami i z trawą i ze wszystkim. Idziemy w dół. I proszę się obrócić. Dziękuję. Kurwa! O! Zostałem zbambuzlowany i to w bardzo, bardzo brutalny sposób. Dobra, Carbonize. Jaki wspaniały ruch, Boże, cudowny. Carbonize, do widzenia. Jestem zachwycony. Jestem absolutnie zachwycony. I mamy Lilikow. Jej! Dobra. Czy w Lilikow da się kupić kamienie? Nie da się, oczywiście, że się nie da. Pisaliście mi, że da się kupić je w kasynie. A do kasyna mi się iść nie chce po prostu. Ale chyba będę musiał, jeżeli chcę Magnezona. Chyba, że jest w Newmobile. A teraz uważam, że ja jestem bardzo przygotowany i mogę tam iść. Oczywiście, że mogę tam iść. Oczywiście, że pójdę. Przepraszam. Nie mamy nic ziemnego. Więc drobnostka, jako że nie tyle rezystuje, co po prostu ma neutralny damage, to może warto. Porygon. Ale już tu łapaliśmy Pokemona. Magnemite'a dokładnie. Więc spoko. Nie chcę wejść na ten przycisk, nie zamierzam. Tu są statyczne Pokémony w bolach. Zapiszemy. To nie był statyczny Pokémon w bolu. To też nie był statyczny pok, ale bardzo się cieszę, że mam Ultra Bola. To na pewno będzie Voltorb albo Electro, to mówię wam. Na 100%, więc... O! Wybuchnie! Voltorb. Spoko. Voltorb! Pa. Nice. No to co? Dragon Dance. O mój Boże. Tak! Absolutnie tak. Nazwę cię Janusz. Tak jak kiedyś nazywaliśmy. Janusz.
wiecie, biało-czerwona flaga, Janusz? Memuchy? Memuchy o Polakach. Polaki, robaki. Nie wiem dlaczego, ale to się rymuje. Chyba to nie jest ten przypadek, nie? Mogę się mylić, ale chyba nie przypadek. Kolejny Voltorb. Nie chcę z tobą walczyć. Paradise Hill. Czadowo. Idziemy dalej. Przepraszam, jeżeli ten film nie będzie dobrze zmontowany, ale ja naprawdę nie mam czasu, więc... Full Hill. I odbezpieczymy sobie przejście. I dojdziemy do samego końca i spotkamy Rajku. Mówiłem od początku, że to będzie Rajku. Dobra, Thunderstorm. Speedrun ewolucji Magneto. Już! Magneto. O, jaki przepotężny, przepiękny, przewspaniały. Czym ja pokonam takiego, za przeproszeniem, Raiku? Nie wiem. Nie zapisałem. O, ale będą jaja. Magical Leaf nie zabije, prawda? Stary. Aura sfer masz. Ohoho. To nam trochę komplikuje sprawę, nawet bardzo bym powiedział. Czy ja mogę się leczyć? Ej, czy ja się pierwszy raz uleczę podczas walki w tej serii? Jest możliwe. Mam to w dupie. Siedź, gościu. Nie zmarnuję na ciebie innych boli. Nie będę używał innych pokeboli. Nie ma opcji. Nie uważam, żeby Raiku był tego wart. Żeby zużyć wszystkie bole, w tym mój gwarantowany shiny ball. Fascynuje mnie, jak drobnostka jest idealnym wyborem i w ogóle go nie ten. W ogóle gościu mnie nie może skontrować, nie? Całkowicie go wallujemy. Woo! Dobrze! Ej, one mają trochę poprawiony catch rate, bo w oryginale za chuja by się nie dały złapać. Ale się udało. No i cóż, jakby cię tutaj nazwać? Może... Leon. Leon, zawodowo kontrowany przez banany.